piąty, czyli ostatni dzień turnieju Superbet Rapid & Blitz rozgrywanego w Warszawie, stanął pod znakiem zapytania. Magnus Carlsen czy Jan Krzysztof Duda? Norwek tak się rozpędził, że wyprzedził Polaka, ale nawet cały punkt przewagi na rundę przed końcem niczego jeszcze nie przesądzał. Szczególnie, że kojarzenie ostatniej rundy szachów błyskawicznych brzmiało: Carlsen Duda. Wygrana Polaka oznaczała dogrywki o pierwsze miejsce. Myślę, że w tym podsumowaniu przeskoczmy mniej istotne momenty dla tabeli wynikowej. Wszyscy z pewnością chcieliby się dowiedzieć, jak Duda mógł wygrać. Debiut został rozegrany fatalnie przez Janka. Blefowanie mogło skończyć się tragicznie, gdyż pozycja była obiektywnie przegrana. Ale niedokładna gra Magnusa pozwoliła mu przetrwać, potem w pełni wyrównać, a finalnie powstała ciekawa końcówka. Zapraszam na analizę. Dwa pionki i goniec kontra wieża. Obiektywnie pozycja remisowa, ale grają ludzie, nie komputery, i pozycję remisową trzeba wiedzieć, jak zremisować, więc też trudno używać takiego słowa, bo do remisu jest jednak bardzo daleko. I widzimy ewidentnie, że to czarne grają na wygraną, białe muszą się bronić, białe muszą wiedzieć, jak to zremisować. Idea natomiast jest prosta. Robi się teraz groźnie, pionki są zaawansowane, ale białe muszą oddać wieżę za te dwa pionki, bo jak wiemy, sam goniec nie jest w stanie zamatować. Ale teraz Jan Krzysztof Duda zrobił bardzo fajny manewr. Goniec na f4 odcina tutaj króla i jak pójdzie d3, to biały król nie będzie mógł przyblokować tych pionków ani z pola e3, ani d2. I wieża h3, jedyny ruch, pasywny ruch, ale konieczny. I widzimy już teraz, że nie jest tak łatwo, że ewidentnie czarne bawią się za darmo, chociaż dodam, że obaj zawodnicy mieli mało czasu. Momentami robili ruchy na jednej sekundzie, co oznacza, że ktoś mógł potencjalnie przegrać na czas, ale Jan Krzysztof Duda, gdyby przegrał, to i tak by zajął drugie miejsce, więc on ewidentnie musi wygrać. I wieża D5 to jest kluczowy moment. Pierwszy moment, gdzie Magnus Carlsen popełnia duży błąd. Ruch jak najbardziej logiczny, bo chcemy po D3 po prostu oddać wieżę. Ale teraz czarne grają król C4 i pionek na D3 tak czy inaczej pójdzie, a białe straciły kluczowe tempo. Należało bronić się ruchem wieża H5, grozić wieża H4. Teraz widzimy, że wieża H4 jest potężną groźbą i ten król na B4 stoi daleko i na tyle niefortunnie jeszcze na tej czwartej linii, że nie można zagrać E3, bo jest po prostu wieża H4. Stąd wieża D5 jest po prostu złe i po królu C4 Jan Krzysztof Duda miał teraz wygraną pozycję. Już wiemy, że mógł wygrać, ale jak mógł to wygrać? Bo teraz zagrał goniec G3, ruch wydaje się normalny, ale czemu jest zły? Może zauważmy najpierw, jaka jest różnica, gdyby zagrał lepiej. Goniec D6, wieża F6, goniec E5, wieża F5, król D4. I w tej pozycji zauważmy, że wieża białych na F5 jest bardzo, bardzo źle usytuowana. Gdyby ona właśnie mogła jakoś tak się teleportować na G4, to byłaby inna sytuacja. Na F5 jest kompletnie zdominowana, a pionek czarnych idzie do przodu. Po ruchu goniec G3 białe zdobyły tempo na gońcu i ta wieża na linii G będzie się po prostu lepiej czuła. Teraz należało dawać szacha i tak próbować po prostu grać po tej linii G, wiązać. Tutaj nawet na moment można wejść na linię F, ale tylko na moment, żeby z tempem odrzucać figury i białe są w stanie utrzymać taką pozycję. A poszło wieża G8. Kolejny błąd, teraz może mniej oczywisty, ale widzimy, Magnus Carlsen myli się w tej końcówce ponownie. Niestety Jan Krzysztof Duda od razu nie wykorzystuje szansy, gra król D4. Należało grać goniec D4. Nie jest to znowu oczywiste, ale spróbujmy zrozumieć najpierw taką pozycję. Teraz białe nie mają jak dać szacha, nie mogą też tutaj związać piona po czwartej linii, a ten pionek po prostu pionek pójdzie do przodu i ta pozycja będzie wygrana. Oczywiście to nie jest jeszcze takie banalne wygrać taką pozycję, ale prędzej czy później król czarnych
będzie chciał wejść na F3, to nie będzie proste przejść przez linię E, ale można użyć gońca jako tarczy. Więc w tej pozycji białe mogą próbować dawać szachy z drugiej strony, ale ta wieża i tak zostanie prędzej czy później zdominowana i pionek E pójdzie do przodu. Natomiast wracając do partii, Jan Krzysztof Duda zagrał teraz król D4. Dlaczego ten ruch jest słaby? Bo król się teraz plącze i pionki znowu nie mogą iść do przodu. I teraz wyglądało, że no jednak Magnus Carlsen wie, jak to zremisować, że Jan Krzysztof Duda nie ma za bardzo pomysłu, jak to wygrywać. Już ta wieża z ostatnich lin bardzo dobrze kontroluje wszystkie pola. Będzie można oddać wieżę za dwa pionki. Teraz też widzimy, że król czarnych poszedł zupełnie nie w tę stronę. Król białych nagle wychodzi, aktywizuje się. Tu już patrząc na żywo, przestałem wierzyć w zwycięstwo Polaka, ale ta pozycja nadal nie jest prosta. Widzimy, że jednak tego króla białych da się zdominować ponownie i zobaczmy za kilka posunięć w tej pozycji. No, wieża F4, jedyny ruch, żeby tutaj związać piona i to pokazuje skalę trudności tej pozycji. Bo znowu, król białych jest pasywny, znowu trzeba się bronić bardzo, bardzo dokładnie. I Magnus Carlsen na ten moment broni się dobrze, ale nie jest łatwo. Tutaj przypomnę, że zawodnicy mieli bardzo mało czasu, czasami właśnie robili ruchy na sekundzie. No to oczywiście bardzo łatwo jest o błąd. I teraz należało grać wieża G6, może wieża H6 i żeby z tej strony dawać szachy, też mieć to potencjalne związanie na czwartej linii. Ale czemu by nie zagrać wieża E8? Już widzieliśmy przez dłuższy czas, tak się właśnie broniły białe i to było dobre. Otóż w tej pozycji, gdyby Jan Krzysztof Duda zagrał ruch goniec B6, odbiera pole D8, nie ma tu szachów i chce po prostu zagrać pionek E3. I my już widzieliśmy tę pozycję, że to są wygrane pozycje dla czarnych. Poszło natomiast król D4, wieża A8 i znowu teraz, no nieoczywisty, ale ostatni błąd Magnusa, zagrał wieża C8. Należało zagrać wieża A7, żeby móc dać szacha temu królowi i ta pozycja byłaby remisowa, to oczywiście nie byłoby to, znowu używam słowa remisowa, ale to nie znaczy, że o remis jest łatwo, ale obiektywnie remisowa. A po ruchu wieża C8, czemu to był błąd? Znowu, Jan Krzysztof Duda mógł zagrać goniec B6 i nie ma szacha na D8, a pionek E idzie. I tutaj przykładowo wieża B8, goniec C5, tutaj teraz można dać szacha, ale król się chowa za gońcem i pionek E idzie do przodu. W partii poszło goniec F4. Nie było to dobre, bo teraz cały czas białe dają szacha. I jeszcze tutaj na koniec taka spora niedokładność, chociaż też dodam, że już zbliżaliśmy się do 50. ruchu bez bicia i ruchu pionem, co oznaczałoby remis, gdyby tylko Magnus zareklamował. Ale po ruchu goniec G7, bardzo słabym posunięciu jest wieża E8. Od razu zdobyła pionka z E4, tak się te figury niefortunnie rozsynchronizowały i po biciu już zawodnicy zgodzili się na remis. Zatem jak widzieliśmy, może nie tak wiele zabrakło do dogrywek. Finalnie Magnus Carlsen wygrał turniej z punktem przewagi nad Janem Krzysztofem Dudą, który mimo że z pewnością czuje niedosyt, to zagrał świetny turniej i dostarczył polskim kibicom masę emocji. Trzecie miejsce podzielili Wesley So oraz Maxim Vacher-Lagrave. Niestety w blicu bardzo kiepsko zaprezentował się Radek Wojtaszek. Jego wynik był na tyle słaby, że pomimo dobrego występu w Rapidzie sumarycznie uplasował się na ostatniej pozycji. Turniej był bardzo silny, ale z pewnością wynik mógł być znacznie lepszy. Na koniec warto dodać, że to bardzo miło zobaczyć tylu szachowych kibiców nie tylko w internecie, ale na żywo. Fani stali w długich kolejkach, aby dostać się do budynku, gdzie były rozgrywki. Zawodnicy byli oblegani przez rzesze fanów, którzy chcieli zatrzymać ich choćby na chwilę, by zdobyć cenne autografy lub zrobić selfie.
a mi było miło wynajdywać perełki i komentować je dla Was. Dziękuję wszystkim i ciekawskich głębszej analizy odsyłam do artykułu, gdzie znajdziecie bardziej szczegółowe omówienie partii Duda-Carlsen. Mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze w takim formacie.